W dzisiejszym filmie czterech amatorskich kasterów będzie komentowało mecze League of Legends pod czujnym okiem profesjonalistów Kasperskiego i Beziego, których możecie kojarzyć chociażby z Polsat Games. Po każdej skomentowanej grze pozbędziemy się najsłabszego komentatora. Kto wygra? Przekonajmy się. Jakby co, będę mieć mega czerwone oczy na nagraniach, ale to nie dlatego, że jestem zjarany, tylko dlatego, że spałem 14 godzin w przeciągu ostatnich 3 dni. Także może lećmy po kolei, dwa słowa o sobie, zaczynając od drugiego. Siema, jestem Wiktor Robi Podsiadło, komentuję sobie trochę semi-pro, obecnie w Ferusie. Saga. Jestem Saga, nigdy w życiu nic nie komentowałem i to tyle. Ja wiem, jak on komentuje i to może być czarny koń tego turnieju. No to heka, jestem Antos, zajmuję się hobbystycznie takim komentowaniem różnego rodzaju meczy. I Proniak nam został. Cześć, jestem Maciek, będę komentował drugi raz, ale dużo oglądałem Polsatu, więc mam nadzieję, że wiedza przekazana przez Sylvana i Badziego wystarczy. Nasi komentatorzy będą się zmieniać co dwie minuty, zobaczymy, kto sobie najlepiej poradzi. Rowi, zaczynasz, let's go. Oj, to szybciej, bo muszę się wysrać zaraz. Witam Państwa bardzo serdecznie, nie na transmisji, ale na filmiku YouTube'owym, w którym to będziemy oglądali spotkanie z prawdopodobnie Golda. Tam widać po pikach, że to zawodnicy, którzy lubią się pobawić, żeby sobie poddymić. Ale tutaj Wodka Life może być w swoich tarapatach, jeżeli cała formacja niebieska ją zgarnie. No właśnie, jest ostatni kulturę Blitzcranka, ale dasz od tej Gwen prawdopodobnie ratuje jej życie. To ona i ma flesza. To jest tragedia, spójrzcie, drodzy widzowie, jak się zakończy teraz ta pierwsza walka tego spotkania. I już, proszę bardzo, Wodka Life ma w tej problemy, daszuje. Ale raczej nie wiem, ta siłcia, bo jest piękny hook. No i pierwsza krew wpadnie na konto tam pięcza. Daimon Jungler już troszkę do przodu. I to jest niedobra informacja dla czerwonej drużyny. Zaraz zmiana. Miej mnie ktoś, bo muszę się legniejsz wysłać, zaraz jestem. Proszę Państwa, sponsorem dzisiejszego odcinka jest Buff Game. Buff Game to jest taka aplikacja, dzięki której zbieracie punkty grając w wasze ulubione gry, a potem te punkty wymieniacie na nagrody. Możecie zbierać punkty grając w Ligę, Valoranta, PUBG, Dotę, nawet Minecrafta. A jakie nagrody możecie zgarnąć? Weźmy sobie w Marketplace'a. No i na przykład możemy dostać walutę do PUBG Mobile, do Robloxa, gierkę Paradise Lost, DLC do Dying Lighta, Graveyard Keepera, Wormsy, Dirta, Among Usa, albo na przykład V-Bucksy do Fortnite'a. Tak sytuacja wygląda w danej minucie. Natomiast te nagrody są restokowane, także się zmieniają. Buff jest apką autoryzowaną przez Overwolfa, jest bezpieczna, nie jest żadną kryptokoparką. Pokażę wam jej wpływ na mój komputer. Mamy tutaj Overwolfa, którego skład wchodzi Buff. I widzimy, że on zużywa 0,3-4% mojego procesora i 336,7 MB pamięci. To tyle. W Buffie mamy ostatnio sporo nowości, na przykład totalny redesign całej aplikacji i strony internetowej oraz możliwość nagrywania highlightów, waszych killi, śmierci oraz akcji, które sami chcieliście zapisać. Te właśnie najlepsze akcje możecie udostępniać społeczności Buff Game dzięki funkcji Discover. Słuchajcie, dla wszystkich osób, które w sierpniu zarejestrują nowe konto Buff, z linka pod spodem. Oprócz 30 Buff Pointów, które byście dostali na start, dostaniecie dodatkowe 70, czyli łącznie 100 Buff Pointów za darmo. Także jeśli jeszcze nie korzystacie z Buffa, a chcielibyście zbierać punkty i wymieniać się na nagrody, to zapraszam do linka w opisie, a my wracamy do odcinka. Ten matchup na midzie może być bardzo ciekawy. Saga tutaj zdecydowanie większym zasięgiem. A tu na topie agresywne wejście Diamond Junglera. Wzięty tutaj gracz pick zestunowany. Czy to się zakończy fragiem? Czy to będzie 2-0 Tahmkent? Jeszcze podrzucenie. To jeszcze nie jest koniec tej akcji. Zestunowany. Czy to będzie frag? To musi być frag. Jest spalony flash. Ale kosztem fraga myślę, że jest to do zaakceptowania. Master i tu z jakimś agresywniejszym wejściem. Jest wymiana. Na blisko jednak Master ma przewagę. Mocno spulkowana Ashka. Dobra zmianka, w razie czego? Przede wszystkim to jest bardzo ciekawa sytuacja. Widać, że zawodnicy są bardzo profesjonalni i to jest zdecydowanie high-elo. Pewnie umówili się jeszcze przed grą, że grają bez przedmiotów i tylko i wyłącznie Blitzcrank może ściągnąć jednego miniona na swoje konto. Co tu się dzieje? Nagle widzimy już Tahmkent skończonymi z pierwszymi butami pod odporność na magię, co jest moim zdaniem prawidłową decyzją, ponieważ zdecydowanie chcesz przetrwać te wczesne fazy liniowe na Gwen, która jak wiemy od uroku była nerfiona, ale nic to niestety nie pomogło. Lee Sin próbuje tutaj zgarnąć killa, chyba się uda, jednak nie, podpalenie wystarczy, tymczasem Velvet schodzi z Ghostem, jeden dar, drugi dash E wystarczyło, żeby zabić i tymczasem Sivir, czy zostanie pokonana, zdecydowanie Nila jest zbyt silną postacią, przekazuje kasta. Saga. Halo, halo. Na środkowej alei 2 na 1. Mastery i Velvet kontra Lee Sin. Udało im się zamordować oponenta. Mastery odpalił R-kę. Biega. Żaba go goni dalej. Dostał Liza, ale udało mu się kliknąć w odpowiednim momencie przycisk W, żeby skancelować obrażenia, ale i tak niestety skończyło się to jego śmiercią. Znowu przychodzimy na dżunglę. Tahmkent stopa. Ashka próbowała pomóc, aczkolwiek jej obrażenia wynoszą minus 0,5. Co tu jeszcze się dzieje? Znowu ten midlane. Oj, znowu blue buff. Nic się nie dzieje.
dzieje na mapie, aczkolwiek oponentów tutaj nic nie robią. Jesteśmy po pierwszej rundzie. Każdy z naszych graczy mógł skomentować 2 minuty gameplayu. Teraz zobaczymy, jak to robią profesjonaliści. Możemy w dwójkę. Kasper, w tej grze działo się już naprawdę dużo. Mamy 6 do 6 i spójrz na to. Crystal Arrow od razu puszczony na bota. Blitzcrank wjeżdża w to na pełnych razem z Nylą. I to będzie eliminacja. Bailoucik rzucony, ale on nic tutaj nie da. Po prostu szał łatwo łapie tego fraga na Renacie. I do tego wszystkiego jeszcze smok oczywiście wzięty. Widzimy, że Lee Sin się nim obecnie zajmuje. Herald oczywiście też będzie dostępny dla drużyny niebieskiej. Kodo Smrodo myślę, że za niedługo pokusi się o rotację. Fantastyczna sprawa, Wojtku. Póki co wszystko idzie po ich myśli. Zdecydowanie tak. Widzimy, że jednak drużyna czerwona ma drobną przewagę w złocie. To wynika chociażby z tego, jak dobrze radzi sobie ich leśnik. 3-0-1 na tej pozycji, ale drużyna przeciwna wciąż działa i będzie działać na dolnej alejce, bo po raz kolejny widzimy inicjację Hodo Smrodo z nietrafionym hookiem, ale Lee Sin poprawi i to i tak będzie prosty frag złapany przez nich. Ale na górnej alejce oczywiście Diamond Jungler będzie tutaj walczyć z Gwen. Bardzo ważna walka, bardzo ważna, która może się skończyć śmiercią tego właśnie tam Kęcza, pojedynek wygrany przez Vodka Life. I wracamy do Robiego. Spójrz, mamy 10 minutę i już aż 18 eliminacji. Ta gra naprawdę nam się rozkręca. Tu będziemy widzieli przede wszystkim naprawdę mnóstwo dymów. A teraz proszę bardzo, Velvet z problemami. Velvet ma 4 dasze, ale żaden nie uratuje jej przed śmiercią. I jeszcze dodatkowy dasz do Istina też nie uratował, proszę bardzo, ale Master się odpala. Master skill, Master przyspieszony, tam Kęcz leczuje przez ścianę. Lee Sin próbował do tego Heralda się przyciągnąć, no ale finalnie nie udało mu się to. Został wyeliminowany. Mamy już prawie 12 minutę i 20 fragów i ten hook był fenomenalny! Hodo Smrodo może być szczęśliwy z tego, jak się potoczyło. Shao jeszcze próbuje. Jest ultimate naty, ale ten ultimate naty nie uratuje niczyjego życia. No może poza jej samym. Na topie jednak wymiana. Tutaj czy wejdzie ten stan? Czy to będzie zabójstwo? To powinno być zabójstwo. Mimo odpalonego ghosta jest zestunowanie. I jest zabójstwo i 400 sztuk złota wpada na konto Diamond Jungler i ten Tahm Kench wygląda coraz to lepiej. Ta sytuacja na mapie zaczyna się jednak coraz bardziej układać w stronę drużyny niebieskiej. Odpalona szurelka, tu jakiś dive pod wieżą, no ten hook niestety nieudany i Herald puszczony na mida. Plate już spadły, tam jest i Master i Velvet, więc ta towerka musi upaść. Ta Ashka musi to odpuścić, jeżeli nie chce przepłacić swoją śmiercią. I nie przepłaci, aczkolwiek teraz już bym się właśnie spodziewał, że ta czerwona drużyna zacznie powoli przejmować dominację. Praktycznie już cała drużyna wchodzi w etap midgame'u, a tutaj na topie, czyżby to się udało? Tamkę czy raczej z łatwą eliminacją, a jednak odda Ashę. Diamentowy jungler gra po stronie swojego teamu. Chociaż teraz znowu i włapany, Lee Sin pięknie wchodzi, Tamkę dostunuje i shutdown zebrany na kontrol Lee Sina. Teraz Velvet jednak z tego nie wyjdzie. To jest dramat, jeszcze teleport, firmóweczka po stronie drużyny czerwonej i drużyna niebieska może przyjąć kontrolę w tym meczu. Okej, po tym co przed chwilą zrobiła drużyna czerwona, niestety szale obróciły się na stronę całkowicie drużyny niebieskiej. Chociaż po tym dive'ie może się to zmienić, ponieważ widać, że... Oj kurwa. Oj, cóż za była próba obrony przed turret shotem. I teraz cóż, no niestety, szale się obróciły znowu. I chuj. Teraz moje 2 minuty i w tych 2 minutach zaczyna się dziać naprawdę dużo. Master na niskim poziomie zdrowia. Finalnie tutaj nikt nie poniesie śmierci. Ta wie, że tak samo przeżyje. Tam ktoś chce wejść odważnie, ale no niestety nie była to najrozsądniejsza decyzja. Ma sporo tarczy, ale dlaczego nie uratuje? Czy eliminacje w końcu wpadną? No upada, ale spójrzcie na topa, co się dzieje. Tutaj Shao dosłownie sam bierze całą dolną alejkę. Czerwony inhibitor za sekundę wybuchnie. No i jest tragedia. Civirka i Master przychodzą, no i Hodo Smrodo tutaj musi upaść, tu nie ma innej opcji. W tym samym czasie wymiana top laneru na przewagę Głębki. Wódka Life zabija eliminacją. Civirka z odpuszowywaniem bota, jest to bardzo istotne, bo gdy zaniedbają tą linię, upadnie druga wieża przy Nexusie i Nexus będzie łatwym celem dla takiego przykładowo Shao, który właśnie w tym momencie będzie miał dubla i to są 2 fragi, które jeszcze bardziej przybliżają drużynę niebieską do wygrania. Biorą na szara, a czerwona drużyna na to nie reaguje. No i wydaje mi się, że powoli tę grę będziemy domykać. Nie odkryję Ameryki, jeżeli powiem, że ta gra jest turbo chaotyczna. Mówiłem coś o bramkach zwycięstwa i kontra Nila, żartowałem. Drużyna niebieska kończy to i czy Shao będzie bohaterem, czy jednak... Gwen zdoła podkonać, nie, Renata nic nie może zrobić, chociaż jednak Velvet, czy ona to zabierze? Nie, raz, dwa, na 2 autoataki zabrała całe życie. Drużyna niebieska. Penta kill dla Nila, w ogóle tego nie zauważyłem, jaki jestem zdolniony.
Koniec gry. Jesteśmy po pierwszym meczu. Usłyszeliśmy kilka razy każdych naszych uczestników. Teraz nasi jurorzy udadzą się na naradę, zdecydują, kto był najlepszy, a kto był najgorszy. I ta najgorsza osoba pożegna się z nami już na tym etapie. Generalnie tak. Myślę, że Rowi był najlepszy. Tak. Nie no, by far. By far był najlepszy, nie? Bardzo fajny miał segwaye, takie przejścia w play by play. Ale strasznie szybko mówił. Bardzo szybko i modulacja u niego trochę nie gra, czyli Rowi jest na takim szybkim tempie cały czas. Też często jest tak, że jest na szybkim tempie, ale mam wrażenie, że troszeczkę zapomina o tym, co się dzieje też na mapie. Kasper, jakby wybraliśmy najlepszego, ale kto jest w takim razie najgorszy? Trudno mi wybrać, ale myślę, że drugi dla mnie będzie Antos. I wybierałbym pomiędzy Sagą a Proniakiem. Na korzyść Proniaka gra na pewno jego taki rozpoznawczy humor, taki fajny luz. Dobrą świadomość gry miał też, sobie zapisałem. I dostrzegał taki ten big picture, większy obrazek. Moim zdaniem Saga był piekielnie zestresowany. O, są nasi trenerzy, proszę państwa, nawet nie trenerzy, tylko profesjonaliści. Na wstępie chciałbym tylko zaznaczyć, że to było bardzo trudne zadanie i chciałbym pogratulować każdemu komentatorowi. Zrobienie takiego czegoś to jest mega stres, przynajmniej dla większości osób, ale ogólnie się spisaliście dobrze i wydaje mi się, że nie było czuć od was stresu. Starczy słodzenia, teraz trzeba kogoś wypolić. Tak. No to ja zacznę. Saga, no po prostu no musiałem cię tutaj dać na ostatnie miejsce. Ode mnie Proniak na ostatnim miejscu. Widać było, że nie chcesz generalnie robić play by play, że nie bawisz się głosem. Więc co? Zrzucamy całą odpowiedzialność tym samym na doktora Hodo. Proszę to rozwiązać. Jezus. Moim zdaniem najgorzej kastował Saga, ale Saga robił dobre dymy, nie? Wybierzemy jeden fragment z Bezim i oni go tylko skomentują w dwójkę. Dobra, to dogrywka po minucie faktycznie, niech będzie. Tutaj Bin tak jakby próbował od flanki, ale Jankos tak jakby to przeczytał. Czy tu już wie, że coś się szykuje? W tym momencie, co tu się wydarzy? Gwen używa faszyszki, full fokusuje Nautiliusa, co jest świetnym pomysłem, ponieważ udało jej się go pokonać. Kajsa wchodzi, wykańcza przeciwników! To jest fajta czy tu? Tak! Zaket to robi! Nie, odpalone! Kaps jeszcze ma flesza! Kaps jeszcze ma flesza! Broken Blade leci do przodu, na Vladimirze trzyma się Kaps! Wklakuje Zonia! Na flaket wykańcza Lione! Kaps, jesteś bogiem tej gry. G2 ogrywa RNG. G2 udało się zwyciężyć te finały Worldsów. Nie wiem, co to jest za mecz. No i chyba mamy wybór już. Tak. Chyba nie ma podejścia. Dzięki, Saga. Sprawiłeś, że ten werdykt jest znacznie łatwiejszy. Ale kurwa szyszki było bezsenne, naprawdę. W takim razie, no myślę, że mamy jednomyślną decyzję. Saga się z nami żegna, a my teraz przechodzimy do kolejnego meczu, w którym będziecie kastować wszyscy we trójkę naraz. W drugiej rundzie nasi kasterzy będą komentować mecz Internazionali z drugiej Ultraligi. Internazionale kontra Lodis by Illuminer. Spotkanie w samej czołówce tabeli, samo podium tabeli i Lodis tutaj walczy o to, by zdobyć drugie miejsce, które wiemy bardzo dużo daje ci w kontekście playoffów, daje ci top 3 całej drugiej Ultraligi. No i zobaczymy, czy faktycznie Lodisi przejmą to drugie miejsce, czy jednak zachowa je ekipa Internazionali. I z tego co można zobaczyć, specjalnie żeby zachować to pierwsze miejsce, wybrana specjalnie, raczej defensywny komp chce, żeby się to wyskalowało, aby później w późniejszych fajtach raczej zdemolować przeciwnika. Warte do zauważenia, myślę, że również jest ta Senna na supporcie, co oznacza, że ten Tamkench będzie zbierał tą farmę. Jest to raczej może nie tyle co coś ciekawego, interesującego, nowego, bo normalnie spotyka się takie sytuacje, bo jak dobrze wiadomo, Senna zdobywa więcej dusz, kiedy nie farmi tych minionów. Ripson już jest pod tym Dragon Pitem, będzie próbował, będzie szukał, czy może są tam jakieś rywale i nie jest zauważony przez ekipę Lodisów, co może znaczyć, że może to być jakiś gang. Chociaż współcze spotykają się junglerzy i JDMK i Ripson, no i ponownie botlen, ponownie tu się dzieje i wyłapany jest Ripson i on może być martwy. To będzie pierwsza krew i ta pierwsza krew wpada na konto junglera drugiej formacji czerwonej. Gangplank na topie i chyba Shyvana zabezpiecza tego killa. Kubon nie może nic zrobić, prawdopodobnie szczyści ostatnie klipy, przepuszczuje te fale. Jeszcze flash spalony, to jest katastrofa. I górna linia aktualnie z przewagą dla Shyvany. Dobra, mała pauza. Przejdźmy teraz też trochę do castu profesjonalistów, żeby sobie zobaczyć porównanie. Kasper Matchup, Shyvana Gangplank to ten, który ostatnimi czasy wyklarował się na górnej alejce. Shyvana powinna mieć tutaj znakomity priorytet, znakomicie powinna sobie radzić, ale jak poradzą sobie na bocie teraz tym gankiem od Internazionali zawodnicy Lodis by HG, jednak zażegnać błyskawicznie to niebezpieczeństwo. Fantastyczne hostile takeover ratuje oczywiście tej sytuację. No i przede wszystkim zobacz, tej Lodisi decydują się na naprawdę walkę. Kuban włapany poza pozycją, podwójne przyciągnięcie i
overpow będzie również tarapata, chociaż wygląda na to, jakby chciał to obrócić. JDM-ka na niskich poziomach zdrowia jest krwawienie załączone, ale to nie uratuje jego życia. Walka o tego drugiego smoka może być drugi dla Lodisów, pierwszy dla Interna Ziomali, ale świetnie zonują swoich rywali Interna Ziomale. Znakomicie dorzucona ta kanonada, beczki od Gangplanka, już obici zawodnicy Lodisów, ale Szybana wjeżdża tutaj na pełnej, ostrzy sobie zęby na overpowa. W sporych tarapatach jest w tym momencie thumb catch, dorzucony damage od Interna Ziomali i Deathless cały czas trzyma dobrą pozycję, ale Twitch tak samo i Twitch rozpęta tutaj prawdziwe piekło, spray and pray. I to kolejne fragi, które są łapane przez Lodis by IHG. Rybson również tutaj upadnie, to eliminacja złapana przez samą Zoe i Deathless musi pożegnać się ze swoim życiem, tak jak żegna się Interna Ziomale z tą walką. Dobra, wracamy do amatorów. Minuta 20 do smoka, aczkolwiek jest to smok powietrzny. Co robi ta dusza smoka? Chyba nikt w całym League of Legends nie wie, nie wiem czy nawet właściciele Riotu o tym wiedzą. Obie drużyny zbierają się po okolicy mida, chcą przepuszczać obie fale, aby zebrać się pod tego trzeciego smoka. Na razie po stronie... Naszego kolegę chyba nam przerwało, ale jest przepuszczony Herald na środkowej alejce. On oczywiście tej wieży nie zniszczy, nie zniweluje jej, ale to co jest ważne, pomoże przy zdobywaniu priorytetu. Chociaż ten priorytet już tak naprawdę nie istnieje, miniony dopiero nadchodzą, ale nadchodzi nam. To tutaj powoli chyba jakiś teamfight. Myślę, że to jest bardzo ważny teamfight dla Interna Ziomali, ponieważ to będzie trzeci smok na konto LDS, które ma lepsze pozycje na tej rzece, rozpoczyna. Jeszcze dochodzi tepek od Kubona i kanonada puszczono w samo centrum, wszyscy z niej uciekają. Wypada pierwszy zawodnik Marveda, dochodzi do tego Cutsteel i JDMK, Tomen. No i ta sytuacja, która z początku wydawała się bardzo dobra dla LDS, mieli zdecydowanie lepsze pozycje do rozpoczęcia tego smoka, do wzięcia go, zakończyła się jednak dla nich porażką. I to są cztery zabójstwa i wzięty smok dla Interna Ziomali. To jest ogromne zwycięstwo dla tej formacji. Lodisi już nie mają takiej przewagi. Lodisi nawet jej w ogóle nie mają, bo w tym momencie 4000 złota jest właśnie na konto Interna Ziomali. I nie, to nie my, drodzy widzowie, to nie ja, to komentarze. Może to jednak my, to my. Słuchaj, co sądzisz o globalnym ociepleniu, które czeka nad Polską? Globalne ocieplenie? Nie wiem, nie znam się. Ja pierdolę. Po tym parę na szorze skupili na midzie Interna Ziomale. Zobaczymy, jaki to będzie. Baron powerplay dla tej formacji, bo już przewaga jest całkiem niezła. Z tak rozpędzonym Swainem można próbować ją skutecznie powiększać. 4-1 ze strony Interna Ziomali. Próbują przepchnąć mida, ale jak widać może to być dosyć ciężkie zadanie. Deathless obity, ale oczywiście do Senna będzie w stanie się szybko wyleczyć. Na bocie Kubon, a na niego szykowana pułapka. Tak, przygotowywana obława przez Secreta, przez JDMK. Zobaczmy, jak Kubon sobie tutaj poradzi. Ta zbita beczka, dodatkowa prędkość chodzenia, dorzucona kanonada, więc slow na Dariusie, na Zoe i do tego wszystkiego za moment dołączy Rybson. Wygląda na to, że nasz łowca stał się zwierzyną. Darius wywieziony przez Interna Ziomali, tak samo szybko zestunowany bear slapem przez Rybsona. Secret podzieli los swego kompana z drużyny. Dwa zabójstwa na konto Interna Ziomali i wygląda na to, że idą po prostu po zwycięstwo w tym meczu. To już prawie 6000 sztuk złota na ich konto przewagi. Z tego co widzę, to raczej Interna Ziomale to i tworzą tą rozgrywkę. To oni tworzą również przeciwników tak naprawdę. Wiem, że ktoś tutaj obladza. To również. No i tu się szykuje wzięcie tej tier dwójki na midzie. Myślę, że to będzie kolejny klucz. Spójrzmy, a propos warunków zwycięstwa, zwróć uwagę na to, że Zoe ma już swój kapelusz i to będzie sporo obrażeń, ale mamy tutaj jeszcze Barona na szorach, który powoli spływa. Overpow jest pozycjonowany, overpow znajduje rywali, jest kanonada! No i proszę bardzo, Lodisi zmuszeni do defensywy, wycofują się, Castle auto atakuje, dalej jest z tylnej linii, ale martwy jest Secret. No a jeżeli nie masz Zoe, nie masz midlanera, to nie masz też obrażeń. Podwójne podbicie, JDMK, Tomem byli u góry, Demka chciał wejść, ale nie udało mu się to. Upadł także Twitch. Jedna eliminacja jest od Tomema, ale co z tego? Bo on sam będzie tutaj martwy. Martwy jest też piąty zawodnik Lodis by IHG. No i prawdopodobnie zniszczone, tak jak zniszczona jest ta piątka, będzie już za chwilę Nexus czerwonej drużyny. To też dojecie. Jeżeli nie wiecie, co macie robić w wolnych chwilach, to możecie pojechać sobie na jakąś pustynię, porozmawiać sobie z miłym panem, który będzie wam mówił, jak macie nagrywać odpowiednie filmy. Widziałeś nigdy chłopa na motorze? Kup sobie właśnie tę reklamę and discover a hole. Discover a hole, moje marzenie. Ja tutaj wierzę w JDMK, on pewnie czytał sztukę wojny, a pamiętaj, Sun Tzu kiedyś rzekł, wojna jest ta o wprowadzanie błąd, jeśli zatem jesteś zdolny, udawaj mało zdolnego. JDMK realizuje taktyki wojenne największych mocarzy Cesarstwa Chińskiego. Albo jest niepełnosprawny. Albo jest niepełnosprawny. No i Lodisi muszą oddać wieżę, a teraz wchodzi Swain, on trzyma overpow, dajesz mały, Senna obija, nadal obija z dystansu,
Udyr wchodzi nieruszony, no nie ma jak go zabić. Secret z tak małą ilością HP nie mógł kontynuować tego walki. Musiało się to zakończyć po prostu niepowodzeniem. Dobra, mamy to, proszę państwa, kolejny mecz skastowany. Teraz, cóż mogę powiedzieć, z kolejną osobą musimy się pożegnać. To co, tygryski lubią najbardziej, co? Pakuję walizki. Broniak, musisz, wiesz, Sun Tzu, sztuka wojny, wygrywasz w głowie. I jak powiedziałeś o tych, czy są mało zdolni, to musiałem się pokusić o wybicie siebie z rytmu. Tak. Co, możemy przejść na ty, co nie, Kacperski? No jasne, spoko. Ty chuj. Słuchaj, Kasper, ja sobie wypisałem tak, moje wnioski na przestrzeni tej gry. Proniak, nie wcinaj się w play-by-play, jeżeli ktoś inny zaczyna, szczególnie nie rób tego, kiedy komentujesz online. I tutaj ten triocast zupełnie nie przypominał triocastu, tylko wiecie, trzech casterów, gdzie każdy komentuje dla siebie. Kiedy komentujecie, to najlepiej jest myśleć o tym, co mogę zrobić, by mój co-caster wypadł jak najlepiej. Następne, co sobie zapisałem, to, że Antos miał ciężki początek, ale się fajnie rozkręcił. W głosie Proniaka zanotowałem sobie, że jest mało zaangażowania, że brzmisz momentami, Proniak, jakbyś był po prostu znudzony tą grą. Jeszcze ja mam zapisane odnośnie Rowiego. Staraj się bardziej końcówki zwracać na nie uwagę, bo zdarzyło ci się powiedzieć on zamiast on i wziąć zamiast wziąć. No będą ci to wyciągać ludzie i to jest też, lepiej się tego słucha, nie? Dobrze, ale my już swoje powiedzieliśmy. Pora na werdykt. Dokładnie tak. Nie chciałem się wcinać, ale... Gdybym to ja miał teraz wybierać, to myślę, że Antos i Rowi przechodzą dalej, odpada Proniak. I dla mnie tak samo, jakby nie będę trzymał tutaj nikogo w niepewności, ciebie Proniak, uważam, że robisz wiele rzeczy fajnie, które już podkreśliliśmy, szczególnie z tą wiedzą o grze i masz dobry potencjał na kolora. Proniak, ty ile dokładnie komentujesz? To była moja trzecia gra. Wydaje mi się, że i tak widzisz dobrze jak na swoją trzecią grę. Myślę, że musimy przechodzić powoli do finalnego meczu. Dzięki Proniak za walkę! Dzięki, zajebiście mi się bawiło, dzięki wielkie Bezi, dzięki wielkie Kacperski za wiedzę przede wszystkim i za dobrą atmosferę. W wielkim finale kasterzy będą komentować starcie gigantów, RNG i T1. Jesteśmy w wielkim finale, dostało się do nich dwóch amatorskich casterów. Każdy z nich będzie sparowany z profesjonalistą. Ja bym przed Kacperskim, dlatego że ja i Bezi mamy głębokie głosy i to brzmiałoby jak dwóch lektorów. Mi też to pasuje. Słuchajcie, co 4 minuty się zmieniamy w razie czego? No to lecimy w takim razie. Wielki finał, let's go. No i MSI w tym roku i chyba dwie najlepsze drużyny z dwóch najlepszych regionów. RNG kontra T1, Faker i spółka kontra Xeyahu i spółka. Zobaczymy, jak to spotkanie się rozkręci. Mamy 2-1 w tabeli wyników dla obu drużyn. Jest to już faza Rumble, więc to jest ta decydująca faza. Tutaj już nie możesz popełniać błędów, no bo stawką są playoffy. No i przede wszystkim jakże agresywne drafty wzięte zarówno ze strony chińskiej, jak i koreańskiej. Flagowe wręcz wybory. Kaisa dla Gali, klasyk. Faker na Zoe, również myślę, że klasyczek. Myślę, że warto to zaobserwować, że za 40 sekund zacznie się walka o smoka, a Honor dopiero teraz wraca z bazy, kiedy to Bay już zdążył zrobić recola, zakupić dwa kryształy na HP. No i teraz pewnie obydwoje dżunglerów będą chodzili w dolno, a tu jaki flash przez ścianę i gank od strony wieży. No to jest po prostu coś niesamowitego. Ogromne drapaty dla zawodników T1. Gumayushi próbuje jeszcze to wykajtować. Mystic Shotem pogroził Wayowi, ale absolutnie bezpieczny jest Gumayushi razem z Kerią. Tylko zagrali na nosie Wayowi. Ten spalił nawet błysk, by zagrozić podobnie zresztą jak Ming swój błysk i podpalenie. Ale ostatecznie T1 wychodzi z tego bez szwanku, tylko ze spalonym uzdrowieniem Gumayushiego. Myślę, że jak najbardziej te cena tego flesza była może nie tyle co akceptowalna, bo to poszły spalone dwa flesze, ale da się im to wybaczyć. Jakaś delikatna wymiana, no co z tego nie Zeus, tak jak mówiliście przedtem, że ma lepsze te wymiany 1-1 dzięki temu Ignite'owi. Znowa próba przerwania. O, za wszelką cenę Bin chce przerywać jednak ten recon Zeusowi, kupować jak najwięcej czasu. Myślałem, że właśnie więcej tego czasu spędzać będą dżunglerzy jednak w okolicy dolnej alejki, biorąc pod uwagę, że mamy tam Nautilusa, mamy tam Leone. Sporo potencjału, by setupować dobre ganki dla tych jednak early game'owych dżunglerów. Póki co jednak teatrem działam, wydaje się być górna alejka i po raz kolejny nie wiem, przechodzimy, bo tam w Hextech Ultimatum zamyka Bin swojego rywala, ale to Zeus jest katem dla Bina i do śmietnika trafia top laner RNG. Bardzo dobre early game na ikonta, to dopiero 8 minuta, skoro mamy 8 minutę, no to oczywistością jest, że również pojawia się Rift Herald. Rowi, widzisz tę rotację? Widzimy również, co się dzieje. Kto wygrywa na tym Rift Heraldzie? Bójże, jeżeli ma dostępny True Shot Barrage, więc on może, mimo że nie ma go w walce, może się przydać. Ale wyłapywany jest Honor, no i Honor będzie martwy. Jeżeli nie masz junglera, no to Heralda też mieć nie będziesz. Zeus
z problemami. Zeus podzieli los swojego junglera, prawdopodobnie chociaż tańczy. No i bliski był, by do tańca zaprosić Bina, ale Bin jednak odmówił. No i dwie eliminacje dla RNG. I to jest oczywiście ta kompozycja RNG, o której mówiliśmy. Tak łatwe wejście w swoich przeciwników. Kamil, Ari, Kaisa, to wszystko to są tak mobilne postacie, ale widzimy, że T1 nie ma zamiaru odpuszczać. Faker cały czas tam jest, Ezreal kradnie tego Riff Heralda i wygląda na to, że cały ten czas, który spędziło T1 na górnej rzece, jest po prostu zmarnowany. No i T1 zniszczyło pierwszą wieżę u RNG. Mogą pójść po drugą. To jest naprawdę świetna informacja. Otwierasz już sobie mapę, otwierasz górną alejkę, Bin będzie miał na pewno teraz cięższe życie. No ale spójrzmy, bo ciężkie nie życie, bo to może mieć Zeus, ale są już jego koledzy. Musi wycofywać się RNG, jednak siachu jest na miejscu, by wziąć tutaj coś za coś. To nie będzie jeden za zero. W trapatach może się wydawać, ale jest również owner bardzo mocno obijany. T1 walczy pod wieżą, ale to się może skończyć tragicznie. Mik chodzi to wszystko ultimate'em i Mik jako support jest prawdziwą ostoją RNG. Prawdziwy mur chiński postawił tutaj zawodnikom T1. Teraz spójrzmy, no bo zabity może być Zeus, chociaż próbuje czegoś znaleźć, no ale nie udaje mu się kompletnie nic. Udaje nam się to zobaczyć reklamy, którą podejrzewam Chodo za chwilę skipnie, więc wrócimy szybko do gry. No i właśnie, widzimy tu, a jednak nie skupuje te reklamy, no dzięki Chodo. Specjalnie to zrobił. Widzimy, że T1 łapuje przeciwnego top lanera. Bin samemu na czterech znalazł się za pomocą feralnej teleportacji, którą użył. I teraz Bin bez teleportacji z pięcioma śmierciami, ta Kamil jest bardzo daleka od jakiegokolwiek punktu mocy. Bin chciał zrobić flankę, ale bardziej to wyglądało, jakby podczas tej gry grał we flanki, bo bynajmniej nie jest to trzeźwy performance od tego top lanera. Jego performance w tym meczu zostawia dużo do życzenia. 2-5 nie jest wynikiem, którego byśmy oczekiwali od Bina. Gracza na takim poziomie, reprezentujący swój region. Teraz walka o kolejnego smoka, dość ważnego dla T1, bo to będzie już trzeci smok, który będzie powodował presję na RNG, które będzie musiało wziąć, jeżeli nie tego, to następnego smoka. Pójście na pozycję Bina, już czai się na flance, złapany bąbelkiem został Way, ale szybko stamtąd się wykaraskał, kto weźmie tego smoka i okazuje się, że będzie to Gunno Yushi. T1 zabezpiecza trzeciego dla siebie, ale kto zabezpieczy tę walkę drużynową? Gala, zestunowany przez Kerię, szybki klęs od niego, wciąż utrzymuje się przy życiu. Dobra pozycja przejęta, nie mogą do niego dostać się zawodnicy T1, doskakuje do rywala Owner, ale Gala dalej jest na miejscu, dalej jest na posterunku i czuwa nad swoimi kompanami z drużyny. Nikt nie uratuje tutaj Beja. Gala zwiewa przed tym bąbelkiem od Zoe. Xiaohu tak samo. Faker poluje na kolejnych rywali, ostrzy sobie zęby na mocno obitego Xiaohu. Nie pozostało nic innego jak zwiewać zawodnikom RNG, bo teren przy smoku, jak i samego Drake'a, przejmuje T1. Trzeba wspomnieć też o tym, że ich kompozycja nie będzie się skalowała aż tak fantastycznie. Jasne, masz Gwen, masz Zoe, tylko że ta Zoe jest troszeczkę zestakowana na tych dwóch itemach. Jasne, ma dostępną pałkę na swoje konto, ma Darkseela, ale to nie są przedmioty, które sprawią, że nagle sekund na sekundę stajesz się o wiele mocniejszy. RNG zdecydowanie w lepszej pozycji do robienia tego barona. Trójka zawodników T1 dopiero była u syłku rzeki Amida. Wykluczony został Bin, więc jeden baron będzie mniej, ale zawodnicy RNG przeżyli resztę, no i będą pewnie próbowali oblegać tego topa. Czwórka zawodników tutaj jest, jeszcze wieża pierwszego poziomu również, no i ta wieża na pewno upadnie, jednak jakim kosztem? Zobacz, Bessie, że w tym samym czasie brana jest wieża na midzie i to już tieru drugiego. To będzie bardzo duże utrudnienie dla dżunglera RNG. Jak sytuacją na midzie? Bo próba prowadzenia oblężenia bez barona na Shora już nie kończy się tak dobrze dla mistrzów LPL-a. Widać, że jednak Ezreal, Zoe to są postacie, które potrafią poradzić sobie z takim wave clearem, ale Owner nie poradzi sobie z Galą. To już by było zbyt wiele. Wieża wyłączona przez Waya. Czy wyłączeni zostaną także zawodnicy T1? Na to wygląda, bo to double kill, bo to złapany triple przez Galę, bo to Xiaohu, który zagry swojego rywala i T1 pozostawia samego Zeusa przeciwko całej piątce RNG. I jak Zeus ma sobie poradzić z tym natarciem ze strony chińskiej? Nie ma takiej opcji. To Ace, to Gunno Yushi, który ostatecznie Arcane Shiftem podrzucił równie Fakera z tej kotwicy od Minga, z tej bomby głębinowej, która posyła T1 na samo dno. No i tak się kończy właśnie to spotkanie. Wspominałem, być może T1 to wygra, ale RNG ma jeszcze jakieś okienko. RNG przez to okienko weszło z butami. RNG wybiło tam szybę. RNG na swoje konto wpisuje trzeciego wina, a T1 wyrównuje swój wynik. Jesteśmy po finale, ale naprawdę, tak jak w poprzednich rundach miałem swojego faworyta, tak teraz trochę się waham. Nie wiem, kogo bym wybrał. Co prawda, na całe szczęście, ta decyzja raczej nie będzie w moich rękach. A dlaczego nie, Chodo? Słuchaj no, doktor Hobo. Teraz
wybiera, że nic mnie nie interesuje. O nie, nie, najpierw posłucham zdania profesjonalistów. Ja na wstępie zacznę od tego. Trochę trollowałem cię, Antos, przepraszam, momentami, ale starałem się nie robić tego za dużo. Wiadomo, to była gra RNG przeciwko T1, ale były tutaj momenty, które nie musiały być aż tak podniosłe. Myślę, że z czasem, jeżeli więcej będziesz komentował, jeżeli dalej będziesz to robił i to ci się spodoba, to nabierzesz takiego większego ogrania. Tego ci trochę brakuje, żeby poczuć, wiesz, taką swobodę za mikrofonem. Mało mieliśmy takich interakcji, gdzie faktycznie ze sobą rozmawialiśmy, ale ostatecznie jestem właściwie zadowolony z naszego duetu. Bardzo dziękuję. Mi też się bardzo dobrze z tobą komentowało. Myślę, że na pewno jest to jakaś cenna lekcja dla mnie. Kasprze, jak twój duet oceniasz? Bardzo dobrze mi się komentowało. Ja zawsze to staram się traktować i spróbować sobie przypomnieć moje kasty, kiedy robiłem kasty Semi Pro. Nie przypominam sobie, żeby mi się kastowało tak dobrze. To może być efektem jakiejś, nie wiem, ukrytej synergii, którą może nam zrobimy, chociaż wątpię, żeby tak było, bo komentowaliśmy raz pierwszy raz. Jeżeli chodzi o jakieś protipy, na przykład jako dajesz głos swojemu komentatorowi, skup się na tym, co on mówi, ale też szukaj w swojej głowie porównań, które możesz użyć w trakcie tego meczu. Ja to zrobiłem z murem chińskim przez przypadek i ty tak samo możesz sobie szukać porównań, na przykład. Masz Lucian na Senne, możesz coś z Lora odnośnie tego, że Lucian Senna to mąż i żona. Mam nadzieję, że będzie teraz od dzisiejszego dnia lepiej mnie, więc dziękuję bardzo, to bardzo mi się tutaj fajnie komentowało. No i co, czekamy na werdykt. Mój ulubiony fragment, trzeba zdecydować, kto wygra dzisiejszy odcinek. Co do tego, co wygra osoba, to oprócz klasycznego skina, którego sobie wybierze w lidze sponsorowanego przez Dr. Hodo. To ja. Możemy wygrać my z Kasperem, możemy skina. Otrzyma również możliwość pokazania się na jednym z turniejów na moim Twitchu. Także proszę państwa, słuchamy naszych jurorów, kto ich zdaniem jest zwycięzcą, kto lepiej komentuje na dziś. Dla mnie na dzisiaj lepiej komentuje Rowi. To jest mój werdykt. Ja tylko coś wtrącę. Wiadomo, ja się nie znam na komentowaniu, natomiast znam się na robieniu filmików na YouTubie, dlatego oddam swój głos Antosowi, żeby było 1v1. I teraz cała presja po stronie Kasperskiego. Let's go! Ja myślę, że to jest w ogóle dobry pomysł, żeby zrobić hub kasterski, gdzie będziemy, wiecie, trenować i pracować nad polskim komentarzem League of Legends i w ogóle polskim komentarzem e-sportowym, żebyśmy wszyscy rozbijali się w jednym miejscu, tak zwane in-house'y w domy dla kasterów. Jeśli chodzi o werdykt, to moment niepewności teraz. Będzie to Rowi. Co? Ale jak to? Proszę państwa, to już wszystko, dzięki za oglądanie tego odcinka. W opisie macie linki do wszystkich naszych uczestników. Dostałem info od Kasperskiego, że na jego Twitterze na 2000 followków będzie można wygrać nagrody o wartości ponad 500 zł. Także zapraszam też tam. Tutaj jest link do playlisty moich filmów o League of Legends. I zapraszam też na Twitcha, na którym streamuję od poniedziałku do piątku o godzinie 16. Elo.